Niedziela, boża i nasza, niedziela! W imieniu redakcji witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam do lektury najnowszego numeru niedzieli. Człowiek szlifowany cierpieniem. Tak można by powiedzieć o zmarłym arcybiskupie Zygmuncie Zimowskim, szczególnie ostatnie dwa lata były dla niego ciężkie. Niedziela wspomina swojego przyjaciela, który odszedł, a którego Trudno zastąpić. Wspomina go również Metropolita Częstochowski, arcybiskup Wacław Depo. Pozwoliliśmy im włóczyć się po naszym mieszkaniu. Komu? Nie biednym ludziom szukającym bezpiecznego miejsca, ale muzułmanom, którzy bez skrupułów i brutalnie zajmują poszczególne pomieszczenia europejskiego domu. I ma to posmak greckiej tragedii, gdzie każda próba rozwiązania konfliktu jest złym wyborem. A jeszcze do tego rugowanie chrześcijaństwa z przestrzeni publicznej Europy ma charakter zdrady. Pisze Lidia Dudkiewicz, Naczelna Niedzieli. Niedziela. Dlatego 1050-lecie chrztu Polski, która była postrzegana jako przedmurze chrześcijaństwa, to dobry pretekst, aby opowiedzieć o szczegółach tego właśnie wydarzenia i wyciągnąć właściwe wnioski na Dzisiaj. Profesor Krzysztof Orzuk, autor bestselleru 966 Chrzest Polski zwraca uwagę na zasługi mieszka pierwszego wobec cesarza. Było nie było zwierzchnika całego chrześcijaństwa, który w pewnym momencie odwzajemnia przysługę, dając państwu polan biskupa Jordana. I od tego momentu Polacy mogą sami wyświęcać księży do posługi duszpasterskiej. Przypomina też mało znany fakt cudownego uratowania mieszka I, a także proponuje szersze spojrzenie na konsekwencje Chrztu Polski. Polska stara się dotrzymać swoich zobowiązań wobec Boga, co na to zachodnia Europa biczowana muzułmańskim dahajem. O naszej chrześcijańskiej tożsamości świadczą również opatrznościowe czyny. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który tysiąclecie Chrztu Polski wykorzystał jako oręż do walki o duszę polskiego narodu w czasach najtrudniejszych, w czasach komunistycznych. Mówi to w zachodniej Europie coś? I bardzo szczegółowy, dokładny harmonogram obecności papieża Franciszka na polskiej ziemi od 27 do 31 lipca. Pierwsze kroki ojciec Święty skieruje na wawel do serca Polski. Pojawi się też w słynnym papieskim oknie przy franciszkańskiej Trzy, a potem przybędzie na krakowskie błonia tramwajem, gdzie zainauguruje Światowe Dni młodzieży. A potem, potem będą i inne miejsca jak Auschwitz i cela ojca Maksymiliana Kolbe, słynny szpital dziecięcy w Prokocimiu i oczywiście łagiewnickie sanktuaria. Bożego Miłosierdzia i świętego Jana Pawła II. Sięgnij po niedzielę przewodnika po papieskich ścieżkach na polskiej ziemi. Niedziela! I dobrym uzupełnieniem będzie też przypomniana w telegraficznym skrócie historia spotkań Zwierzchnika Kościoła Katolickiego z młodzieżą świata. Tak będzie. A co było? Przekręcam niedzielę o 180 stopni i, i mamy Częstochowa, Anno Domini 1991. Wspominają te wielkie wydarzenia głównie organizatorzy spotkania z Janem Pawłem II, arcybiskup Stanisław Nowak, ksiądz Marian Duda, ojciec Jerzy Tomziński, ojciec Jan Pach, ksiądz Kazimierz Szymonik, świętej pamięci ojciec Jan Góra. Również telewizja Niedziela przygotowała cykl wspomnieniowy z tamtych pamiętnych dni do obejrzenia na stronach tvniedziela.pl. Zapraszam. A jak meldujemy się pod Jasnogórskim Szczytem w dniu wizyty papieża Franciszka? Szczegóły w niedzieli. Z nią nigdzie się nie spóźnisz, wszędzie dotrzesz, a pytaj o nas w każdej parafii. Ja już dziękuję Państwu za uwagę, szczęść Boże i do usłyszenia. Za tydzień. Niedziela Boża i nasza. Niedziela.